はい、ダーリン、あーん、あーん。Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku. I dzisiaj to no, kolejny opening na G4 skins, ale myślę, że po raz kolejny będzie ciekawie, ponieważ dzisiaj uzupełnię sobie wszystkie skiny, których mi brakuje w ekwipunku, bo mam kałaszka, mam tam wiecie MK i tak dalej, kosę, ale szczerze mówiąc to wiele skinów miałem właśnie takich po 5 dolków i tak dalej, które porozdawałem widzom i właściwie większość skinów w ekwipunku mam domyślnych. A propos właśnie skinów, które porozdawałem widzom, bo tak kiedyś wspomniałem, że jakiś widz mi dał, a tak mi w sumie się głupio zrobiło, to był Scoutinho, który rozdał, nie wiem, skinów chyba za... Na pewno to było ponad 100? Na pewno ponad 100 złotych, więc po prostu mi dał skiny, żebym ja je przekazał. Już tam większość z tych skinów rozdałem, ale jeszcze raz mu dziękuję. Oczywiście, jeśli na stronce G4 Skins nie skorzystaliście jeszcze z kodu Matthew, to zróbcie to, żeby otrzymać darmowe fundusze. A tymczasem my się udajemy do gry i pokażę wam, które skiny będziemy musieli tutaj upolować. A więc wchodzimy sobie w wyposażenie, no i teraz tak, zaczynamy sobie od strony CT. Jeśli chodzi o pistolety, no P250 zostaje, dwie berety opcjonalnie oczywiście można, natomiast nie jest to broń, którą kiedykolwiek użyję, więc to nie ma znaczenia. Na pewno 5.7 trzeba sobie kupić, to w ogóle mam starą brzeckę, która teraz pewnie jest masę hajsu warta. Digiel zostaje, bo to jest klasyczny mój Digiel ze statrakiem, tam już jest 24 tysiące kilo na statraku. Ja cię wale. No więc tak, tutaj tylko praktycznie 5.7 muszę dorobić, ewentualnie berety. Jeśli chodzi o PM-y, MP7 nie potrzebuję, MP9 można. Natomiast teraz oczywiście najważniejsza rzecz, czyli karabiny. I tutaj na pewno nam brakuje FAMASa. Scouta można by trafić, AUGA nie gram i na pewno AWP-y. A FAMAS i AWP-a to są tutaj dwie podstawowe rzeczy. MK mi się podoba i MK będę dalej tutaj, będę z niej dalej korzystał. Natomiast na pewno tutaj trzeba FAMASa i przede wszystkim tą AWP-kę, bo w sumie ta jest fajna z tymi moimi naklejkami, które używam tam gdzieś od dawna, dawna naprawdę. Ale tak to wygląda. Z ciężkich nie zależy mi się, że mówiąc, nie kupuję żadnego maga nawet nigdy, więc bez znaczenia. No i tutaj już jest koniec, więc teraz przejdziemy do strony Terro. I tutaj od razu rzucają się w oczy dwie broń, czyli na pewno Glocka trzeba i na pewno Teka, bo Tek to jest teraz OP broń, trzeba z niej korzystać, więc też trzeba mieć skina. Troszkę teraz mówię przez nos, ale tak jak mówię po raz kolejny, nie zależy mi na nich. I tutaj tak, mag 10. Chciałem powiedzieć, że potrzebuję maga, ale widzę, że tutaj mam Fade'a, którego chyba gdzieś wypłaciłem właśnie też przy okazji z G4, więc tutaj praktycznie, że niczego nie potrzebuję w PM-ach, natomiast w karabinach po raz kolejny ta AWP-ka oraz na pewno Galil, co nie? No i ewentualnie ten scout, bo scouty też są ładne. No i to by było tyle tutaj, więc wchodzimy z powrotem na G4. Więc od razu tutaj rzucają nam się w oczy trzy skrzynki, które nam zapewnią prawdopodobnie potrzebne skiny, czyli FAMAS, AWP, Glock. Zaczniemy sobie może od Glocka, potem AWP, coś takiego małego. Glock. Co tutaj nas interesuje? Brass nie. Iron Work jest ładny, tylko to jest dosyć dużo przeciętych Glocków. Ten jest ładny, Water Elemental, przyjąłem tego Nukleara. Więc tutaj nie ma super dużo ładnych Glocków. Ale na pewno no, jakiś Wasteland Rebel to bym naprawdę bardzo mocno chciał przyjąć, tylko że jest niewielka tutaj szansa na tego Wasteland Rebela. Tak czy siak, lecimy sobie po trzy skrzynki. Myślę, że no bo to jest wiecie niewiele warte, więc tutaj możemy lecieć po trzy. No i sprawdzimy, który nam tutaj Glock wypadnie. Water Elemental, ja go niby miałem. Może nawet sobie weźmiemy, jeśli nie trafimy niczego ciekawszego. Ale to jest po raz kolejny, powtarzam, skin, który miałem, więc nie chciałbym wracać do tego samego. Candy Apple też jest ładny skin w sumie, też go kiedyś miałem, ale Candy Apple mógłbym rozważyć, dlatego go nie sprzedam. Zysk 1 cent. Może tak zrobimy, bo Moonrise ewentualnie można rozważyć. Czy mi się ten skin podoba? Nie wiem, musiałbym to rozważyć, tak w sumie. Chyba niezbyt. O kurde, prawie Wastelander, szczerze mówiąc tego Wastelanda bym naprawdę chciał mieć. Tutaj mam po raz kolejny wszystko, co możemy praktycznie sprzedać, bo już mieliśmy wcześniej. Postaram się przeznaczyć na AWP-kę dużą część funduszy, ale na Glocka również. Glock Fire na pewno tutaj przekracza tutaj nasz budżet. I tutaj, ajajajajaj, brakło nam, ale mamy Iron Worka, który jest ładny skinem. On jest bardzo tani, więc w sumie szczerze mówiąc nie wiem, czy jest sens jakoś go tutaj zachowywać. Więc sprzedamy to. Może Iron Worka ewentualnie w jakiejś lepszej jakości. Okej, dalej nic. Dragon Tattoo poleciał mi. O kurde, to jest OG skin. Zostawiamy to, Moonrise sprzedajemy, Candy Apple Factory New też zostawiamy. Dobra, to na razie sobie zostawiamy, tego Wastelanda nie trafiliśmy, ale tutaj skin za 20, więc też równie rzadki. Teraz najważniejsza część tego odcinka, czyli trafienie ładnej AWP-y. I tutaj szczerze mówiąc,
jest naprawdę masa ładnych skinów do AWP, tylko problem jest taki, że większość z nich to są skiny, które już, z których już korzystałem. Więc na pewno interesowałby mnie... Asimov by mnie interesował Battlescare w sumie, ale wątpię, że jak trafimy Battlescare'a. Na pewno interesowałby mnie Onitaji skin, który jest tutaj, widzę, bardzo nikła szansa na trafienie go, więc... Mortis, ale to była jedna taka nowa AWP-ka, jedna z nowszych, która była ładna. Mortis nie. Ona tutaj jest chyba i tutaj nie ma tej nowszej takiej AWP-ki. Ona jest chyba dosyć droga, więc jej chyba nie trafimy. Ale postaramy się zrobić, słuchajcie, zrobimy sobie swoją skrzynkę z AWP-ami. Okej, skrzynkę stworzyliśmy taką. Mamy 5% szans na nasze tutaj AWP-ki ładne. Oraz tutaj 25 i 20 na resztę. Cena tej skrzynki to jest $12. AWP Phobos. Speed Viper razy 2, okej. Ale widzicie, on jest Battlescare, on ma swój urok, bo jak kiedyś z nim grają, możecie się śmiać. Ale nie jest zły. To sobie będzie dosyć podobne do mojej domyślnej AWP-ki, która też jest zielona. Dobra, proszę, żeby coś ładnego wypadło. No niestety Worm Gody, te 15% szans. Duża strata, bo tak ta skrzynka niestety działa tutaj. No i głównie chodzi o to, żeby któryś z tych skinów po prostu trafić. Też sobie może potem otworzymy jeszcze parę zwykłych skrzynek z AWP-ką. Grafit. Okej, to jest ładna AWP-a. Mamy ładny tutaj zysk. Więc sprzedajmy Phobosa. Grafit jest ciekawą AWP-ą. I szczerze mówiąc, ja nawet nie wiem, czy ja jej nie wybiorę, ponieważ wiecie, co ja mam z AWP-ą, jeśli jest jakiś kolorowy mega skin w ogóle z wieloma broniami, to często ciężej mi się skupić na celowniku. To jest takie troszkę może dziwne, ale otworzymy sobie jeszcze raz, ostatni przypuszczam. No jeszcze potem jeden. To wolę czasami mieć właśnie jakiegoś takiego skina, który mi się mniej rzuca w oczy. I tak też jest właśnie w przypadku mojego kałaszka, którego absolutnie nie będziemy ruszali. Dobra, to jeszcze raz. Jeszcze raz lecimy. To już taki ostatni z ostatnich razów. No i niestety nic. Dobra, no to olewamy tą skrzynkę. Strata, sprzedajemy. Potem sobie wybierzemy ten skin. A teraz przechodzimy do skina do Famasa. No i Commemoration tutaj to było coś niesamowitego. Ale nas interesuje chyba Eye of Athena, słuchajcie. Więc lecimy sobie po 3 skrzynki. A, nawet 4, bo tutaj skoro nas ten skin interesuje, to też Spitfire nas interesuje. To zrobimy to po prostu tak, żeby jak najszybciej go trafić. No i poleciała nam Macabra. Co to jeszcze jest? Krypsis. Dziwny skin, ale wygląda troszkę i tak przeciętnie. Eye of Athena. Okej, okay. Udało nam się trafić tego Famasa. Battle Scared. Znaczy, co ja mówię? Flip Tested. Gdzie nas sprzedajemy? Sergeanta sprzedajemy. I go sobie zostawiamy. Spróbujemy jeszcze trafić jakąś lepszą jakość, bo przypuszczam, że się da. Factory New Mecha Industries. Dobra, sprzedamy sobie to. Ale nie wiem, czy tym Famasem chciałbym grać. Słuchajcie, nie. Ten Eye of Athena chyba mnie tutaj bardziej intryguje. Okej, słuchajcie, ostatnia skrzynka z Famasami, bo chciałem trafić jeszcze jakąś lepszą jakość tego skina. Ale niezbyt nam to tutaj siada w to, co mierzę. O, było blisko Commemoration. Ale dobra, to sprzedajemy. Koniec Famasa. No i teraz tak. To mamy jeszcze MP7, sobie możemy ewentualnie tutaj zrobić. Ale nas jeszcze interesuje Scout, Kalil. I być może coś jeszcze, oczywiście Tech-9 by nas interesował tutaj jeszcze. Więc lecimy sobie MP7. Weźmiemy sobie tutaj 10. I otworzymy sobie to tylko raz. I wybierzemy sobie skina, który nam się najbardziej podoba do MP7. Mogę zrobić nawet więcej, ale dobra, nie, no, nie będziemy przesadzać. 10 tutaj skinów otworzonych i to nam się najbardziej tutaj podoba. Anodized Navy. Nic tutaj specjalnego mi nie wpadło w oko oprócz tego Empire, więc to wszystko byśmy sobie tutaj, myślę, sprzedali. Asterion też jest ładny, nie, ten Asterion jest w sumie ładny, nie wiem. Te dwa sobie zostawimy. I żeby tego nie przedłużać za bardzo, słuchajcie, to po prostu sobie zostawimy te dwa skiny. I lecimy sobie dalej. Mamy sobie tutaj Galil i sprawdzimy wszystkie możliwe Galile. Nie ma tutaj za dużo. Więc wyboru tutaj też nie ma jakiegoś epickiego. Tak w sumie ironicznie mógłbym sobie tutaj wybrać Galila Echo, bo praktycznie Galil jest teraz tak taniej, że grając Echo można sobie kupić Galila oraz Kevlar za poniżej 2500 i grając praktycznie, że Echo można mieć Kevlar i potężnego dosyć rifla, który jest lepszy od... Przypuśćmy Famasa, tak? I na równi mniej więcej z M-ką, co jest śmieszne. Obliż cenę skrzynki, skrzynka kosztuje 4,80. Stwórz skrzynkę, lecimy 5 Galilów, bo tutaj już troszkę to zajęło w sumie. Troszkę się w tym odcinku za bardzo grzebiamy, że tak powiem. O, Galilek od razu nam wypadł. Zostawiamy sobie te dwa Galile. Muszę ogarnąć, jak wygląda ten Aqua teraz. No i dobra, teraz został nam Scout oraz Tech 9. Scout też jest ładny, ale chyba Fury Injector. Więc nie będziemy się tutaj nawet bawić, słuchajcie, tylko wpiszemy sobie tutaj w skrzynki użytkowników Tech 9. No i tutaj mamy Tech 50-50, tak jest, bo to nam chyba tutaj chodzi, nie? Więc złożymy sobie 3 i chcemy tego Fuel Injectora, nawet pominiemy, trafiliśmy Fuel Injectora w Field Tested, czyli tylko Field Tested można trafić. Dobra, niech będzie ten Field Tested, nie zależy mi specjalnie, to jest tylko Tech. No i teraz Scout. I co możemy tutaj trafić? Tutaj są one skin do Scouta. Dragonfire naprawdę jest epickim. O!
Widzicie wy to? Dragonfire w Battle Skirt wygląda całkiem ciekawie. Ja go chcę mieć, słuchajcie. Bo to jest oklepany wygląd jakby, nie? Otworzymy sobie trzy takie skauty, tylko żebyśmy się zmieścili w tej stówce. O, polecam ja razu ten, którego najbardziej tutaj chciałem. Czyli to sobie zostawiamy. No dobra, niech będzie, niech w sumie będzie, bo jestem ciekawy, jak on wygląda, sobie muszę zinspektować na CS Money. Okej, słuchajcie, zostaną tutaj jeszcze 5-7, ale tutaj bym się nie zastanawiał, ponieważ jest tutaj Skumbria, który jest ładny skin. Szkoda, że tylko Battle Skirt, bo może brzydko wyglądać, ale weźmiemy sobie tylko te dwa skiny. Tworzymy sobie trójeczkę, żeby trafić to, pomijamy. I to będzie koniec naszego openingu, ponieważ trafiliśmy tutaj tego Skumbrię. Sprzedajemy. I myślę, że to są chyba wszystkie skiny, które chcieliśmy trafić. Okej, więc tutaj są nasze wszystkie trafy. Więc na pewno wypłacamy Fuel Injectora. Na pewno wypłacamy Dragonfire'a. Na pewno wypłacamy tego Skumbrię. Galila Echo, chyba nie ma innego tutaj Galila, tak jest. Jego wypłacamy również. Wypłacamy Eye of Athena. Oraz wypłacamy Asteriona, który jest chyba ładniejszy od tego zielonego gówna tutaj. Więc to sobie bierzemy. Glock, chyba nam tutaj przekroczymy tą stówkę, więc weźmiemy sobie może Glocka Candy Apple, który jest takim klasycznym Glockiem, ale fajnym. No i AWP Grafit, to będzie chyba wszystko. Niech mi te okienka tutaj poznikają ładnie. Tak, to będzie wszystko, widzicie, chciałem tutaj pomyśleć jeszcze nad tym Glockiem, ale nas tutaj, no widzicie, brak towaru, więc niezbyt. Więc tak to chyba zrobimy, że weźmiemy sobie właśnie tego Candy Apple. No i tą właśnie AWP-kę. I tak by, słuchajcie, ten nasz cały tutaj opening wyglądał. Teraz czekam, aż to wszystko będę mógł odebrać. I zaraz sobie przejdziemy do gry, włączę jakieś Full HD i sobie pooglądamy nasze nowe skiny. Sobie je wszystkie poustawiam. Ok, więc mamy tutaj naszego Famasa, nasze SSG. Dosyć fajny wygląd, no powiecie, czy to nie wygląda ciekawie. Nie jest to takie, wiecie, pełne, troszkę jakby podzielone. Mi się to bardzo podoba. AWP Grafit, klasyka, ale ładna. MP7 Tech, taka klasyka. No tu jakiś oszust z moich widzów. Nie polecam pana. I czekamy jeszcze na resztę skinów. Ok, a więc jestem w grze, wszystko wypłaciłem. I zobaczmy teraz, jak wyglądają nasze skiny. Tutaj, szczerze mówiąc, nie wiem co o tym sądzić, bo wygląda to brzydko. I chyba to zdrapiemy. Znaczy ja to zdrapię. Chyba je zdrapiemy. Fama z tego wziąłem, bo on kosztuje tylko 10 centów. Dorzucę wam go do jakiegoś giveawaya, do jakiegoś lepszego skina. Natomiast chciałem zobaczyć, jak wygląda i wygląda jednak przeciętnie. To jest w ogóle field tested, więc tylko tak sobie go wziąłem, nie będziemy go używać. No i tutaj jest Galil, który będę za każdym razem, jak będę grał Echo, to będę tego Galila kupował. Będę kupował Galila z Kevlarem za 2000 ile? 450 chyba. I będę grał Echo na Galilem, normalnie rifle. Ale to jest naprawdę, tak jak ekonomia jest chora dla terrorystów, jest tak duża przewaga. Jak CT wygra pistolkę, to terroryści mogą sobie kupić 3 kałaszki, a CT nie może kupić często ani jednej M-ki. No ale dobra, to nie o tym w tym filmiku mówimy. To jest, widzicie, właśnie 5-7 Skumbria, którego kiedyś już miałem. On wygląda dosyć całkiem. On wygląda dosyć przyzwoicie, bo taki klasyczny wygląd, szary, ale ma ładny wzór. Mi się bardzo podoba ta makrela. Tech-9, bardzo ładny, nie mam żadnych zastrzeżeń. Fajnie się będzie dawało głowy w biegu. MP7, no nigdy tej broni nie używam, ale skin ładny jest, też za parę centów. AWP-ka, Grafit, klasyka gatunku, tak się tutaj prezentuje. Podoba mi się to, że skłop jest ciemny. I tak wygląda nasz tutaj smoczy ogień. Słuchajcie, mi się podoba to, że to jest Battle Skirt. Nie wiem, czy... Wydaje mi się, że bardziej mi się podoba od tam jakości mini malware i tak dalej. Ma to swój urok. No i dobra, to było tyle. Lecimy jeszcze tutaj do ostatniego skina, czyli do Oka Ateny, który jest ładnym skinem. No i to było tyle. Ustawię je i widzimy się w grze. Okej, więc gdzieby pokazać nowe piękne skiny, jak nie na piękny słoneczny cobblestone, na pierwszy ogień idzie smoczy ogień. Tak ten scout się prezentuje. Troszkę pozdrapywany, ale tamte dalsze zdrapanie gdzieś w tych okolicach już jest niewidoczne, więc myślę, że całkiem ładnie tutaj wygląda. I no, tutaj nic dodać, nic ująć, bardzo ładny scout. Mimo, że scout rzadko grywam, to kiedyś na pewno przyda. Lecimy więc dalej. Na kolejny ogień leci MP7, które wygląda ładniej niż się spodziewałem, szczerze mówiąc. Ale po raz kolejny to nie jest broń, z której często korzystam. Więc tak się prezentuje. Myślę, że dobry wybór to był. Teraz AWP-ka. No to jest Grafit, już ją kiedyś miałem. Tutaj nic dodać, nic ująć, po prostu klasyczna AWP-a. Nie rzuca się w oczy, ale mi się bardzo mocno podoba. Tak samo jak Kałaszek Kartel. Tego typu skiny myślę, że są całkiem fajne. W szczególności dla osób takich jak ja, które miały już w swojej, że tak powiem, historii masę, naprawdę masę różnych skinów. Natomiast Famas, Oko Ateny, to jest chyba najładniejszy skin tutaj
w całym tutaj filmiku, bo naprawdę jego design jest super, ale też nie ma jakichś mega jaskrawych kolorów, więc się jakoś mocno w oczy mi nie rzuca. Więc to jest chyba mój ulubiony skin z tego całego openingu. Lecimy dalej. 5-7 Skumbra to jest też skin, który już jak mówiłem miałem kiedyś, ale on jest mega spoko, mi się strasznie podoba. Nie wiem jak wam. Galil Echo. Fajna broń, może troszkę za bardzo oczodajna, ale jest git. Mag 10 też tutaj dałem, ponieważ ja go kiedyś wydropiłem, a dopiero teraz go sobie ustawiłem. To jest skin, no tam za 10 dolków, dosyć drogi jak na Maka. Ale Mag to jest broń, którą szczerze mówiąc bardzo często się używa, nie? Bo jak nie ma hajsu na jakiegoś kałaszka, jakiś tam second round buy, to bardzo często się Maka kupuje. W ogóle Mag jest OP bronią. Więc myślę, że fajnie jest mieć drugiego skina, który mi się całkiem podoba, chociaż to jest tylko stary i taki przejedzony troszkę fate, ale mimo wszystko jest fajnie. Candy Apple, te naklejki chyba sobie zdrapię, to już teraz chyba na pewno mogę powiedzieć, chociaż ma to też swój rok, nie wiem, ale chyba zdrapię. No i Fuel Injector, to też go chyba zresztą kiedyś miałem, ale to jest też jeden z najładniejszych skinów na pewno w tym dzisiejszym filmiku. No i co, słuchajcie, to by było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie, które skiny wam się podobały, a które się nie podobały. No i to tyle. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmikach. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, na razie.